Czy opera jest nudna? No cóż, ogólnie przyjęło się, że opera jest przestarzała, trudna i nieciekawa. No, muszę wam sekrecie powiedzieć, że również nas, śpiewaków, nudzą niektóre spektakle operowe, kiedy je oglądamy z widowni, ale to jest trochę tak jak z piłką nożną. Czasami po meczach ekstraklasy zastanawiasz się, jak to się stało, że straciłeś właśnie 90 minut życia, a czasem widzisz tak spektakularne widowiska, jak na przykład ostatnio Barcelona-Bayern, albo chociażby historyczne zwycięstwo Polski nad Niemcami na Stadionie Narodowym w 2014 roku, kiedy nie możesz uwierzyć, że przeżyłeś coś tak emocjonującego w swoim życiu. Tak samo jest z operą. Co ty pleciesz? Co się dzieje? Jeśli spektakle operowe kojarzą wam się z ucinaniem drzemki na ciągnących się w nieskończoność niezrozumiałych ariach, to dobrze trafiliście. Ja nazywam się Jasin Rammal-Rykała i witam was serdecznie w pierwszym odcinku cyklu Operowym Głosem, w którym przybliżę wam tajemnice opery. Początki opery datujemy na rok 1600, kiedy to Kamerata Florencka. Dobra, tak naprawdę nikogo to nie obchodzi. Przejdźmy do czegoś o wiele ciekawszego. Do emocji. Jaka jest różnica między meczami oglądanymi przed telewizorem, a tymi na żywo? Odpowiedź jest dosyć prosta. Chodzi o atmosferę. I to samo tyczy się przedstawień operowych. Wszystko tak naprawdę zależy nie tylko od wystawionego akurat tytułu, ale też od energii na boisku, scenie. Cristiano Ronaldo w jednym z ostatnich wywiadów powiedział: mecze bez kibiców to jak pójście do ogrodu, w którym nie ma kwiatów. Dokładnie tak samo jest tutaj. Artyści, zarówno śpiewacy, jak i muzycy orkiestry, nie istnieją bez widowni. Dlatego mogę wam zagwarantować, trochę tak jak w reklamach szamponów, że 9 na 10 konsumentów jest zadowolonych z pobytu w operze. Zastanawia was zawsze, kto jest tym jednym niezadowolonym? W operze jest nim tenor. Co prawda, wszyscy artyści, soliści, chór, orkiestra z dyrygentem na czele grają do jednej bramki, ale to nie znaczy, że emocje nie udzielają się na trybunach, czyli wśród publiczności. Dla artysty nie ma lepszej zapłaty niż żywe reakcje, oklaski i okrzyki słyszane z widowni teatralnej. Każdemu z nas podobają się melodie, które już raz słyszał. I nieważne, czy mówimy teraz na przykład o słynnej kaszance, która notabene powstała na bazie hymnu koronacyjnego Georga Friedricha Händla, czy o ariach. Jestem przekonany, że każdy z nas, nawet jeśli nigdy nie oglądał jeszcze żadnej opery, zna parę operowych przykładów muzycznych. Używane w filmach, przetwarzane w reklamach czy śpiewane pod prysznicem wbiły się dobrze w zbiorową pamięć. To tak zwane evergreeny, jak chociażby aria Toreadora z opery Carmen Bizeta, która w świecie niemuzycznym znana jest z tekstu
Zabiłem byka. Cóż to był za byk? Krew z niego... Czy słynna aria Królowej Nocy z czarodziejskiego fletu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Zastanawiacie się, w jaki sposób ona to śpiewa? My też tego nie wiemy. Ale właśnie dla tych fragmentów warto odwiedzić operę pierwszy raz. Strach właśnie? Nie. Nie. Jak możecie zobaczyć w załączonych fragmentach spektakli, wszystkie stereotypy, które przylgnęły do świata operowego, już dawno odeszły do lamusa. Praktycznie od zawsze śpiewacy operowi kojarzyli się ze znacznie zaokrąglonymi śpiewaczkami oraz z pokaźnej tuszy mężczyznami, którzy tylko stoją i śpiewają trochę lepiej lub trochę gorzej. W rzeczywistości śpiewak operowy musi być jak atleta, piłkarz, każdy sportowiec. No dobra, brzmi to absurdalnie, ale podam wam przykład, żebyście mi uwierzyli. Raz Zośka matka pała i na górę uciekała, ale te za to zwierzchoka wywróciła w tu koziołka. Pasterze się śmieli z Zosi, bo widzieli u niej Zosi. Pasterze się śmieli z Zosi, bo widzieli u niej Zosi. A do tego dochodzi wiele wyrzeczeń, poświęceń oraz supermocy, które każdy ze śpiewaków powinien posiadać. Dobre przygotowanie fizyczne ciała, dbałość o dietę, sen, ogólne zdrowie, aż po naukę języków obcych. A wszystko po to, aby tak jak w przypadku sportowców, być ciągle w jak najlepszej dyspozycji. Bo przecież zarówno śpiewak, jak i na przykład biegacz nie może osiągnąć zbyt wysokiego poziomu, czy mieć zbyt dobrej kondycji ciała. Dlatego to praca na całe życie. A dla bardziej już doświadczonych widzów. Jeśli ma się swojego ulubionego śpiewaka, to jest to kolejny dobry powód, żeby przyjść do opery. Oczywiście wszyscy śledzimy dokonania naszych idoli w mediach społecznościowych. No, może nazwiska śpiewaków rzadziej pojawiają się na koszulkach czy kartach niż piłkarzy, ale kult wokół nich ma w sobie dużo sportowego wyrazu. Zobaczcie na przykład, ilu followersów na Instagramie ma śpiewaczka Anna Netrebko. Albo Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Wszyscy doskonale wiemy, że w tym roku Robert Lewandowski zasłużył na złotą piłkę jako najlepszy piłkarz sezonu w Europie. Byłaby to pierwsza taka nagroda dla polskiego zawodnika w historii tego plebiscytu. Również na operowej arenie międzynarodowej polska kadra od kilkunastu lat zdobywa najważniejsze nagrody w tejże dziedzinie. Tak zwane operowe Oscary trafiły do m.in. Aleksandry Kurzak, Waldemara Dąbrowskiego, Mariusza Trelińskiego czy Piotra Beczały. Dlatego też w pierwszej lidze świata opery polscy śpiewacy operowi sprzedają najważniejsze i największe sale koncertowe oraz operowe w sprinterskim tempie rekordu świata Usaina Bolta na 100 metrów. Jeśli nie znaliście przytoczonych fragmentów albo wymienionych w odcinku śpiewaków, to właśnie może to jest jeden z powodów, żeby usłyszeć te kultowe fragmenty na żywo. Właśnie tutaj, w Operze Narodowej.
Obiecujemy Wam, że w czasie tych cyklicznych odcinków podamy Wam top 10 must-see dzieł operowych, na które warto pójść gdziekolwiek nie będziecie na świecie, a dany tytuł znajdować się będzie w repertuarze teatralnym. Jeśli chcesz, żeby zaproszony przez Ciebie partner bądź partnerka ze łzami w oczach wskoczyła w Twoje ramiona na koniec przedstawienia, koniecznie oglądaj ten program. Podziękujesz później. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie oraz śledzenia profilu Opera Narodowa na Facebooku oraz Instagramie. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, będzie nam szalenie miło, jeśli dacie łapkę w górę w pasku pod filmem. A w komentarzach czekamy na Wasze wrażenia oraz sugestie na następne odcinki. Do zobaczenia!